Wyniki ostatnich wyborów znamy wszyscy, jednakże zastanawialiście się, które osoby indywidualnie otrzymały najwięcej głosów. Dziś właśnie 10 polityków, którzy zyskali największą ilość głosów indywidualnie. Mirosława Stachowiak-Różecka. Polska polityk i działaczka samorządowa związana ze Wrocławiem, posłanka na Sejm 8 i 9 kadencji. Tytuł zawodowy magistra z pedagogiki specjalnej uzyskała w 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zawodowo była związana z branżą filmową jako producentka i kierownik produkcji filmów historycznych i dokumentalnych. Pracowała m.in. w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Później podjęła pracę jako broker ubezpieczeniowy. W 2002 roku zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2006 roku po raz pierwszy uzyskała mandat radnej Wrocławia. Uzyskała 91 236 głosów w ostatnich wyborach. Jacek Sasin. Polski polityk i urzędnik samorządowy, w 2007 roku wojewoda mazowiecki, w latach 2009-2010 zastępca szefa kancelarii prezydenta RP, a w latach 2018-2019 sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister aktywów państwowych, poseł na Sejm 7, 8 i 9 kadencji. Wystąpił w filmie dokumentalnym pod tytułem Mgła o katastrofie smoleńskiej. Mieszka w Ząbkach. 15 listopada 2019 roku został powołany na urzędy wicepremiera oraz ministra aktywów państwowych w drugim gabinecie dotychczasowego premiera. Uzyskał 91 241 głosów. Borys Budka. Polski prawnik, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm 7, 8 i 9 kadencji. W 2015 roku minister sprawiedliwości, od 2016 roku wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, od 2019 roku przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jest biegaczem długodystansowym, startuje w biegach ulicznych, a od 12 listopada 2019 roku jest naprawdę istotną postacią Koalicji Obywatelskiej. Otrzymał 99 063 głosy. Zbigniew Ziobro. Polski polityk i prawnik, w latach 2005-2007 minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 roku minister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 2016 roku również prokurator generalny, poseł na Sejm 4, 5, 6, 8 i 9 kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego 7 kadencji, współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski. 11 grudnia 2017 roku został powołany na ministra sprawiedliwości w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. Jako minister sprawiedliwości zaangażował się w kreowanie zmian w sądownictwie, które legły u podstaw m.in. zapoczątkowanego w 2017 roku kryzysu Sądu Najwyższego. Pan Zbigniew Ziobro otrzymał 115 903 głosy. Mariusz Błaszczak. Polski polityk, samorządowiec z wykształcenia historyk, w latach 2005-2007 szef KPRM, w 2007 roku minister, członek Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015-2018 minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Beaty Szydło oraz w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2018 roku minister obrony narodowej w drugim z tych gabinetów oraz drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Poseł na Sejm 6, 7, 8 i 9 kadencji. W latach 2010-2015 przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał aż 133 126 głosów. Mateusz Morawiecki.
polski menadżer, bankowiec i polityk od 2017 roku, prezes Rady Ministrów, stojący na czele dwóch kolejnych rządów. Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK w latach 2007-2015, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2015-2017, później minister rozwoju i finansów, minister sportu i poseł na Sejm 9 kadencji. Został odznaczony w 2013 roku Krzyżem Wolności i Solidarności oraz w 2015 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał 133 195 głosów. Adrian Zandberg, polski historyk, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, polityk, współzałożyciel i członek zarządu Krajowego Partii Razem, poseł na Sejm 9 kadencji. Został sportretowany w serialu komediowym Ucho Prezesa. W jego rolę wcielił się Michał Floriańczyk. Pan Adrian Zandberg otrzymał 137 343 głosy. Kto na niego głosował, nie wiem. Małgorzata Wasserman, polska adwokat i polityk, posłanka na Sejm 8 i 9 kadencji. Po śmierci ojca w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku publicznie kwestionowała ustalenia prowadzącego w sprawie katastrofy śledztwa. Uczestniczyła w tzw. konferencji smoleńskiej. Brała również udział w filmach dokumentalnych Lista pasażerów i W milczeniu. Jest współautorką książki Zamach na prawdę, wydanej w formie przeprowadzonego przez Bogdana Rymankowskiego wywiadu, oraz jest współautorką książki Repolonizacja Polski z 2016 roku. Małgorzata Wasserman otrzymała 140 692 głosy. Jarosław Kaczyński, polski polityk i prawnik, współzałożyciel i od 2003 roku prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej. W latach 89-91 senator pierwszej kadencji, w latach 91-93 i od 97 roku poseł na Sejm pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej kadencji. Czyli w sumie facet jest w polskiej polityce od samego 89 roku. W latach 2006-2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 roku. Twórca i prezes politycznych organizacji Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość. Od czasu wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych w 2015 roku jest posłem na Sejm i jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Jarosław Kaczyński otrzymał aż 244 639 głosów. Małgorzata Kidawa-Błońska z domu Grabska, polska polityk i producentka filmowa z wykształcenia socjolog, posłanka na Sejm 5, 6, 7, 8 i 9 kadencji, w latach 2014-2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2014 roku rzecznik prasowy drugiego rządu Donalda Tuska, w 2015 roku rzecznik prasowy rządu Ewy Kopacz oraz marszałek Sejmu 7 kadencji, wicemarszałek Sejmu 8 i 9 kadencji. Kobieta otrzymała rekordową w tych wyborach ilość głosów, bo aż 416 030 głosów. Przypominam, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość 43%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 27%, na trzecim Lewica 12%, a później PSL i Kukiz 8,5%, Konfederacja, a ich obecność nic nie zmienia, więc luz. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na dwa moje pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!